Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Drax, a to jest Loop Hero. Gra, która sprawiła, że postanowiłem nagrać nowy materiał na kanał, a robię to tylko w przypadkach wyjątkowych, kiedy w moje ręce trafia w tym momencie jakaś gra, która bardzo, bardzo mnie podekscytowała do tego stopnia, że chcę o niej nagrać jakiś materiał. Ja wychowałem się w latach 90. na grach na Amigę. Byłem graczem od roku 90. I właśnie lata 90. najbardziej utkwiły mi w pamięci jako świetne wspomnienia, dużo nowatorskich pomysłów. Kolejne tytuły, jeśli chodzi o gry komputerowe, po prostu zaskakiwały różnymi nowymi rozwiązaniami. To były czasy, kiedy powstały takie gatunki jak FPS-y, jak RTS-y, na przykład Duna 2, która była pierwszą strategią czasu rzeczywistego, zagrywałem się na Amidze. Takie kultowe tytuły jak UFO Enemy Unknown, moja ulubiona strategia taktyczna turowa, chyba do dziś w mojej ścisłej czołówce na Amidze się zagrywałem. I generalnie mam masę dobrych wspomnień z czasów Amigi. Dlatego, kiedy zobaczyłem screenshoty z Loop Hero, to po prostu momentalnie poczułem taką elektryzującą ekscytację. Ponieważ gra jest stylizowana na pixelartową, 16-bitową grafikę. Nawet mamy tutaj efekt monitora CRT. Możemy to sobie też wyłączyć, jeżeli nam przeszkadza, natomiast moim zdaniem wówczas gra utraciłaby wiele ze swojego czaru, ze swojego unikatowego stylu. Jest to też taki tytuł, który świetnie wykorzystuje tą stylistykę, bo mamy dzisiaj wysyp w zasadzie gier, które próbują w jakiś sposób nawiązywać do starych czasów, robi się grafikę retro. Nie zawsze to wygląda naturalnie, nie zawsze to wygląda dostatecznie dobrze. Natomiast ten tytuł, gdyby ukazał się właśnie w latach 90., to zaliczyłbym go z pewnością do gier udanych, gier w jakiś sposób wyróżniających się, ale dzisiaj mamy rok 2021 i ja dalej uważam, że ktoś wykonał tu świetną robotę, jeśli chodzi o użycie palety kolorów, o stworzenie po prostu designu, który świetnie wykorzystuje tą stylistykę. To jest po prostu mistrzostwo, moim zdaniem, jeśli chodzi o 16-bitowy pixel art i grafikę retro. No dobrze, ale troszeczkę o rozgrywce. Pokażę wam, jak tutaj się w Loop Hero gra, na czym gra polega. Jest to tytuł oryginalny, prosty w obsłudze, bardzo prosty w rozgrywce, ale z drugiej strony moim zdaniem również bardzo satysfakcjonujący. Mamy tutaj głównego bohatera, który porusza się po takiej pętli. Typowy loop, tytułowy loop, czyli pętla, to tak naprawdę jest droga. Tutaj mamy wygenerowaną drogę, po której porusza się nasz główny bohater i walcząc z potworami, a walczy z nimi automatycznie, możemy to, widzimy to, ale nie kierujemy podczas rozgrywki walką, ona jest automatyczna. Zdobywa on przedmioty, które sobie zakładamy tutaj u góry na postać, oraz karty terenu. Jest to bardzo ciekawy pomysł na opowieść, w której jakiś zły nekromancer prawdopodobnie zniszczył świat, a z jakiegoś powodu nasz główny bohater jest w stanie ten świat odbudowywać, przypominając sobie go w pewnym sensie, krok po kroku przypominając sobie, poprzez walkę zdobywa pamięć, fragmenty pamięci i z tych fragmentów pamięci odbudowujemy świat. Tutaj na dole mamy karty, które właśnie też wypadają z przeciwników. Dobudowując z tych kart świat, każda karta ma jakieś właściwości, one często dają jakieś bonusy albo podnoszą poziom potworów. Bardzo wiele kart jest związanych z nowymi potworami, więc w pewnym sensie utrudniają one rozgrywkę, ale z drugiej strony dają więcej doświadczenia, lepsze przedmioty.
No i chodzi o to, żeby na danej planszy najlepiej ją wyczyścić. Tutaj mamy pasek postępu do bossa. Jeszcze, ponieważ gram od niedawna, dosłownie dzisiaj zacząłem grać i tak się podjarałem, że nagrywam dość szybko te wrażenia. Nie musimy ukończyć planszy, żeby coś osiągnąć, ponieważ co pewien czas będziemy wracać do naszego lokum. Zaraz wam pokażę, natomiast tutaj jeszcze na chwilę odpalę, niech rozgrywka trwa. Na szczęście można grę pauzować spacją, co jest albo prawym przyciskiem myszy, też tak samo to działa, co jest bardzo przydatne, dlatego że co pewien czas chcemy sobie w spokoju porozmieszczać te wszystkie zdobyte karty i pola, a to dlatego, że bardzo ciekawym elementem mechaniki jest fakt, iż kombują się te różne pola. Niektóre karty, niektóre elementy, jak charakterystyczne budynki, ukształtowanie terenu, jeżeli są w odpowiednich miejscach obok siebie, to wyzwalają jakieś nowe efekty. W związku z czym mamy bardzo ciekawy element eksperymentowania w tej grze. Eksperymentujemy z budowaniem, ustawiamy w różnych miejscach, w różnych kombosach różne karty, różne elementy terenu, no i daje nam to po prostu zróżnicowane efekty. Ja tutaj leża wampirów, dom wampirów, teraz tu ustawiam pająki, mamy tutaj, co my tutaj mamy? W każdym razie, przepraszam was, że się zaciąłem, ale po prostu jednocześnie mówić i czytać jakoś mi jest bardzo trudno. W każdym razie mamy zróżnicowane pola. I nasz bohater stopniowo awansuje, zbiera jednocześnie też zasoby, tutaj mamy u góry widoczne, a te zasoby będą nam przydatne do rozbudowy naszego obozu, który z kolei będzie dawał nam kolejne bonusy i odblokowywał też postępy historii, która tutaj się dzieje. Sama rozgrywka więc jest dość prosta. Przypomina troszeczkę gatunek Tower Defense, tylko w pewnym takim twiście i odwróconym, bardzo ciekawym, zróżnicowanym pomyśle, ponieważ mamy tutaj ścieżkę w pętli, troszeczkę jak w Tower Defense'ach, prawda? I na tej ścieżce porusza się nie przeciwnik, a nasz bohater, a to my ustawiamy mu przeciwników do pokonania po to, żeby kierować jego rozwojem, jego expieniem, jego zdobywaniem różnych przedmiotów i tak dalej. Moim zdaniem bardzo fajna rzecz. I tak udany jest ten tytuł, dlatego że on łączy tą prostotę z dostatecznym skomplikowaniem tych różnych efektów. Mamy i ekwipunek postaci, wymieniamy różne przedmioty i sobie eksperymentujemy z tym, i mamy zróżnicowane karty, które tworzą różne kombinacje na planszy, i mamy do tego jeszcze obóz, do którego zaraz przejdziemy sobie. Tutaj na dole jest ikonka. Możemy w każdej chwili wrócić do naszego obozu, gdybym tutaj kliknął, i w tym momencie akurat jestem w dobrym miejscu, ponieważ tutaj był obóz. W pewnym momencie jest na naszej pętli po prostu ikona obozu. Jeżeli do niej dojdziemy, tutaj właśnie w tym wypadku, no to możemy zabrać wszystkie przedmioty, które mamy na sobie. Ale jeżeli jesteśmy w trakcie pętli, no to możemy zabrać tych przedmiotów zazwyczaj 60%. Czyli możemy uciec z planszy, nie narażać się na śmierć, gdybyśmy mieli bardzo mało życia. Natomiast nie zabierzemy wtedy wszystkich przedmiotów. Fajne, ta gra nie gnębi gracza zbyt mocno, moim zdaniem. Przynajmniej na początku. Nie wiem, jak jest dalej, bo to są dosłownie pierwsze poziomy. Natomiast bardzo mi się podoba to, że nawet jeżeli postać zginie, a już dla testu po prostu sprawiłem, że moja postać zginęła, to wciąż 30% zasobów ona ze sobą zabrała. Co mnie bardzo ucieszyło, bo to oznacza, że jeżeli nawet z jakiegoś powodu się zagapimy czy coś, to wciąż 30% zasobów jest nasze. Tutaj widzicie, wymieniam co rusz jakieś elementy pancerza, teraz tarcze. Fajna zabawa. Ktoś powie, że troszeczkę nawet jak jakiś kliker, ale mamy tutaj jednak dużo więcej
do zrobienia, do podjęcia decyzji niż w klikerach. W klikerach po prostu klikamy, natomiast tutaj cały czas decydujemy o kierunku rozwoju sytuacji. O, zginąłem, zagadałem się. No i tutaj są rzeczy, które straciłem. Po lewej są rzeczy, które zachowam, ale w porządku. Przejdziemy sobie do obozu, trudno. Nie będę nad tym płakał. Jesteśmy w głównej mapie obozu. Mamy tutaj kilka, mamy na dole nasze zasoby i mamy kilka elementów. Ekspedycja to jest właśnie wygenerowanie kolejnej pętli i kolejnego po prostu mapy, na której będziemy grali. Budowanie i statystyki. Budowanie nas interesuje. Ja tutaj mam ognisko wybudowane, które odnawia 30% HP-ków, kiedy się wraca do obozu. Tutaj kuchnia też podnosi HP-ki. No i tutaj mamy całą masę innych budynków, które będziemy odbudowywać. Im dalsze budynki, tym więcej wymagają materiałów i zróżnicowanych materiałów, więc jest to stopniowo coraz trudniej kolejne rzeczy odblokować. I mamy taki dodatkowy progres. W naszym obozie też się odbywa właśnie elementy historii. Jeżeli klikniemy sobie ekspedycję, możemy sobie edytować nasz deck kart, bo odblokowujemy co pewien czas nowe karty. Tutaj mam jakieś pole z kryształami, które daje podwaja efekt mijania dnia. Nie rozumiem tego do końca teraz, ale whatever. W każdym razie możemy sobie dodać do talii, natomiast teraz mam kart 13, czyli powinienem mieć ich 12. W związku z tym powinienem jakąś kartę wyrzucić. Na przykład tą. Wrócę do poprzedniego ustawienia. Widzę, że to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Jeszcze się tym deckiem kart bardzo nie bawiłem. Okazuje się, że można mieć określonych kart ilość jakoś tam określoną, więc to nie jest tak, że sobie zupełnie dowolnie to zbudujemy. Trzeba uwzględnić pewnie silniejszych kart, można mieć mniej, słabszych więcej i tak dalej. W każdym razie tutaj mamy informacje o planszy, którą będziemy odpalać. Gdybyśmy odblokowali kolejne, to byśmy mogli kolejne plansze tutaj sobie wybrać. Ja jestem cały czas na pierwszej. No i sobie generujemy kolejną mapkę i zabawa zaczyna się od nowa. Gra ponadto posiada bardzo fajną ścieżkę dźwiękową. Bardzo mi się podoba. Świetnie udźwiękowiona, więc oprócz tego, że ma fajną grafikę retro, to również muzycznie ja z wielką przyjemnością słucham tej ścieżki dźwiękowej, tych utworów. I również tutaj dla mnie po prostu no jest to perfekcyjne. Niczego bym tutaj nie poprawił. To jest po prostu gra, jaką miała ona być. Jeżeli chcemy przyspieszyć, możemy przyspieszyć poruszanie się po planszy. Jeżeli chcemy szybciej wygenerować jakieś tam efekty i nie czekać po prostu, aż postać będzie powoli chodzić. Podwójna prędkość. Niektórzy twierdzą, że mogłaby być ona jeszcze większa. Pewnie później, jak się człowiekowi znudzi patrzenie na to, to może i tak. Ale na razie ja gram na jedynce, ponieważ i tak cały czas tutaj coś się nowego dzieje do podjęcia interakcji. Tyle z mojej strony. Jeśli się podobało, łapka w górę. Napiszcie mi, czy tytuł was zainteresował, czy lubicie takie gry. Fajnie było znowu coś dla was nagrać. Tymczasem do usłyszenia. Przeczytam wasze komentarze, jeżeli się pojawią. Hejka, cześć!